Przybędzie żółtych rowerów na ulicach miast. Szykuje się rozszerzenie działającego od 3 miesięcy metro roweru. Na razie statystyki świadczą o tym, że rozbudowa i ujednolicenie systemu wypożyczalni rowerów było dobrą decyzją. Łukasz Kądziołka. W ciągu 3 miesięcy metro rower został wypożyczony już 207 tysięcy razy. Tak naprawdę to dopiero początek. Pogoda sprzyja, a rowerów i stacji jeszcze przybędzie. Na razie mamy 8 miast. W lipcu ta liczba wzrośnie do 31. Wśród tych miast gmin, w których rowery dopiero się pojawią, są również miasta duże, takie jak Bytom, jak Dąbrowa Górnicza, jak Ruda Śląska. W Bytomiu na rowery czekają już od lat. Mieszkańcy sobie radzą i chętnie korzystają ze swoich jednośladów. Jednak starania o to, żeby uruchomić system miejskich wypożyczalni, zaczęły się jeszcze za czasów poprzedniego prezydenta. Teraz jest już bliżej niż dalej. Miejski Zarząd Dróg i Mostów uzgadnia ostatnie lokalizacje stacji metro roweru, które pojawią się w Bytomiu. To jest w sumie 66 lokalizacji. One będą zlokalizowane zarówno w śródmieściu miasta, jak i w dzielnicach. Dołożenie kolejnych 23 miast do systemu wymaga przygotowań, które jeszcze trochę potrwają. Około miesiąca chcielibyśmy to do 10 lipca zamknąć. Rowery staną już powiedzmy 20, 21, 2 lipca na ulicach poszczególnych miast i gmin. Uruchomienie systemu z docelowymi 7 tysiącami rowerów zaplanowano na noc z 31 lipca na 1 sierpnia.